Niepubliczne przedszkole Jacek i Agatka kończy w tym roku 20 lat. Z tej okazji w minioną sobotę w Biskupieckim Domu Kultury odbyła się jubileuszowa uroczystość, która była okazją do wspomnień oraz podziękowań, które kierowano do byłych i obecnych pracowników, uczniów oraz przyjaciół biskupieckiej placówki. Propozycja padła od strony władz. Ówczesny pan burmistrz, pan Marek Domin, zamarzył sobie, żeby powstała taka placówka w naszym mieście, no i miałam okazję poprowadzić przez pierwsze miesiące, bo tyle dawano tej placówce, że tyle się utrzyma, niepubliczne przedszkole Jacek i Agatka. Okazało się, że potrzeba placówki niepublicznej w naszej gminie była tak duża, no, że trwa do dnia dzisiejszego 20 lat. To jest pierwsza placówka niepubliczna, która powstała w naszej gminie 20 lat temu. I dzięki właśnie osobom, które tam pracowały, ale przede wszystkim dzięki pani dyrektor Koteckiej, która to od 20 lat prowadzi, jest to naprawdę świetne. Można to podziwiać, to jest można podać jako przykład i wzór do tego typu prowadzenia placówki edukacyjnej przedszkolnej. Wiele pokoleń zostało nauczonych, wychowanych w tej placówce, a teraz ukształtowali się na mądrych, młodych ludzi. I to naprawdę jest bardzo miłe, że od 20 lat taka placówka tak prężnie się rozwija, tak prężnie działa. Moim marzeniem było stworzyć placówkę inną niż te, które były na rynku obecnym w tamtych czasach, gdzie byłoby zupełnie inaczej, nowocześniej, że personel będzie ciepły, przyjazny, że dziecko będzie podmiotowo traktowane, będzie dla nas najważniejsze na równi z rodzicami. No i chyba to zaowocowało. Aktualnie Jacek i Agatka to przedszkole, w którym doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra dba o wszechstronny i pełny rozwój dziecka w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej. I tworzą je ludzie, którzy po prostu kochają dzieci. Nasze przedszkole oferuje bardzo dużo zajęć dodatkowych, między innymi język angielski, język hiszpański. Mamy zajęcia też teatralne, rytmikę, więc mamy naprawdę bogatą ofertę tych zajęć. I u nas jest fajnie. Mamy wykształconą, bardzo dobrze dobraną kadrę i myślę, że to jest takim głównym atutem naszego przedszkola, naszej placówki. Codziennie jest zabawa, są zajęcia, spektakle teatralne, przyjeżdża do nas filharmonia. Życie daje nam niesamowitego kopniaka, bardzo dużo od nas wymaga. One mają sobie poradzić. Nieważne są literki, tak, nieważne są liczby. Tego można się nauczyć, ale to, co jest w naszej głowie i nasze emocje, to jest bardzo trudne. I z tym chcemy, żeby dzieci emocjonalnie były gotowe do pójścia w świat. To jest najważniejsze. O tym, jak wielkim zaufaniem cieszy się Jacek i Agatka, najlepiej świadczą opinie rodziców i opiekunów dzieci, którzy również pojawili się podczas sobotniej uroczystości. Miejsce jest rewelacyjne, dzieci są bardzo zadowolone. W tym roku puściłam swojego 3-latka po raz pierwszy. Początki były trudne, ale tylko te oderwania się od mamy, a później, jak już wpadł wir zabawy, tego wyjąć nie mogą. I tak jest do tej pory. Córka chodzi już drugi rok i też jest zachwycona. Wychowanie i w ogóle prowadzenie tam w tym przedszkolu jest super. No nie wiem jak w innych przedszkolach, ale moje wnuki chodzą akurat do tego, także jestem zadowolona. Panie są cudowne po prostu, dla dzieci kochane, miłe, takie no wspaniałe ciocie. Nie można powiedzieć nic złego na ich temat i przy dobrej zabawie po prostu uczą się bardzo dużo. Jestem tutaj nie tylko jako mieszkaniec Biskupca Polityk, ale również jako rodzic, który ma jak najlepsze wspomnienia z przedszkola moich dzieci. Jest to miejsce, które uczy wrażliwości, otwartości, rozwija talenty. Jest to miejsce, które pomaga rodzicom i daje instrukcje i drogowskazy w przypadkach różnych. Dzisiaj to jest bardzo ważne, ponieważ dzieci mają różne wyzwania, świat się zmienia i potrzebne są osoby właśnie takie jak w przedszkolu Jacek i Agatka, którzy wesprą rodziców w wychowaniu swoich dzieci. W trakcie uroczystości wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego. Nie zabrakło również występów muzycznych i artystycznych przedszkolaków. Absolwenci Jacka i Agatki nie tylko zasiadali na widowni, ale również zaprezentowali się zgromadzonej publiczności. Bardzo dobrze wspominam przedszkole. No bardzo tak, bardzo było takie wesołe, bardzo dobrze to wspominam, bardzo ciepło. No i teraz jak patrzyłam właśnie na przedszkolaki występujące, pamiętam jak sama występowałam i no zrobiło mi się tak cieplutko na sercu, ale też dużo przyjaźni z przedszkola do tej pory utrzymuję. Mam wspomnienia bardzo fajne z moją wychowawczynią, panią Elżbietą Jaszczak, ponieważ dużo fajnych rzeczy, jeździliśmy na fajne wycieczki, fajne zajęcia były prowadzone.
bardzo fajnie. Wtedy było się takim beztroskim i bardzo dobrze wspominam i to, co tutaj powiedzieli, że się stawia właśnie na dobro dzieci i uważam, że to jest bardzo trafne stwierdzenie. Chcemy, żeby nasi absolwenci wychodzili stąd odważni na świat, zdolni zdobywać wszelkie szczyty. Wiem, że z wielu absolwentów to laureaci nagród ministerialnych, stypendium w szkołach, więc jest to naprawdę zdolne grono. My ze swojej strony gratulujemy przedszkolu tak pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych równie pięknych lat jak te minione. Powoli zbliżamy się do zakończenia kolejnej edycji Biskupieckiej Ligi Halowej Piłki Nożnej, która po kilkuletniej przerwie została reaktywowana w listopadzie ubiegłego roku. Do rozgrywek przystąpiło 12 drużyn. Trochę mieliśmy obawy, że może być słabo z frekwencją, bo jednak ta przerwa taka dosyć długa, trzyletnia, spowodowana między innymi pandemią, spowodowała, że no tak jakby zainteresowanie troszkę zmalało, ale po zamknięciu już listy zgłoszeń okazało się, że gdybyśmy tak jeszcze przeczekali ze 2 tygodnie, to pewnie by było ze 2 razy więcej drużyn. Najlepsze drużyny otrzymają oczywiście puchary fundowane przez burmistrza biskupca. Wszyscy uczestnicy medale pamiątkowe dostaną. My zachęcamy do kibicowania oraz dołączania do rozgrywek w kolejnych edycjach Biskupieckiej Ligi Halowej. Poniedziałek 15 stycznia na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach odbył się festyn edukacyjno-prewencyjny pod nazwą Bezpieczne Ferie, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych. Celem festynu było uświadomienie dzieciom, jakie potencjalne niebezpieczeństwa mogą czekać na nie w trakcie zimowego wypoczynku oraz pokazanie, jak się przed nimi ustrzec. W programie festynu znalazły się m.in. pokazy strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego oraz prezentacja udzielania pierwszej pomocy oraz reanimacji. Nie zabrakło również stoisk z konkursami, quizami i upominkami. W tym roku poznamy laureatów 26. edycji konkursu, w którym nagrodzeni zostają wyróżniający się mieszkańcy gminy Biskupiec. Zwycięzców w kategoriach nauka, kultura, promocja, krajobraz pełen możliwości oraz nowej kategorii wydarzenie roku poznamy w marcu podczas tradycyjnej gali sukcesy. O przyznaniu nagród zadecyduje kapituła sukcesów, która wybiera laureatów spośród nadesłanych zgłoszeń. Wspomniane zgłoszenia kandydatów do nagród można przesyłać do 26 stycznia. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie biskupiec.pl. Już po raz 32 w całej Polsce grać będzie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. A w świąteczne granie, jak zawsze, włącza się gmina Biskupiec, której sztab już od września intensywnie przygotowuje się do wielkiego finału, który odbędzie się 28 stycznia. W tym roku 130 wolontariuszy będzie po terenie miasta, gminy, ale i też w Reszlu, w mieście, które z nami współpracuje przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie można znaleźć tych wolontariuszy na ulicy, w sklepach, w instytucjach, także gdzieś mam nadzieję, że od wczesnych godzin porannych będzie ich dosyć dużo i liczymy na to, że każdy gdzieś tam złotóweczkę znajdzie, żeby nas wspomóc. 50 puszek stacjonarnych, to też jest rekord, bo zaczynaliśmy 2-3 lata temu od kilku puszek, teraz to zainteresowanie jest naprawdę duże. Wykorzystaliśmy maksymalną ilość puszek, którą dostaliśmy od WOŚP-u i myślę, że za rok będziemy starać się o więcej, bo tych zapytań od instytucji, od naszych firm lokalnych wpływa coraz więcej. Aktualnie trwa zbiórka przedmiotów, które darczyńcy przekazują do biskupieckiego sztabu, które będzie można wylicytować zarówno w trakcie wielkiego finału, jak i za pośrednictwem Allegro. Na pewno dużo rzeczy takich dużych się powiela, co mnie też cieszy, bo na przykład kolacja z panem Mellerem, którą restauracja w Młynie nam sponsoruje co roku i ona się sprzedaje bardzo dobrze i to jest zawsze bardzo duże zainteresowanie. Ona lada dzień się pojawi na Allegro, zgodnie z życzeniem pana Mellera. Także to. Dostaliśmy też od biskupieckiego mieszkańca koszulkę z podpisem Karola Kłosa w reprezentacji siatkówki. Jest tego dużo i jesteśmy w takim momencie, gdzie jeszcze bardzo dużo tego do nas spływa, więc myślę, że lada dzień one na naszych Facebookach, na stronie internetowej Urzędu Miasta, gdzieś te informacje o tym, co będzie można wylicytować, się pojawią.
Jak co roku w dzień finału na wszystkich ludzi o gorących sercach czekać będą atrakcyjne licytacje oraz wiele atrakcji sportowych oraz artystycznych. Ten dzień zaczynamy o 10 rajdem pieszym z panem Krzysztofem Kowalskim, który wyjdzie tak jak zwykle z parku, ale o 11 standardowo już od wielu lat zamieniamy kilometry na złotówki. W tym roku dzięki LKK Warmia, dzięki panu Januszowi Szczawińskiemu będą też dwa rowery stacjonarne. Będzie można usiąść sobie na taki rowerek i też każdy kilometr przepedałować na złotówkę. A dzięki firmie Eger właśnie te kilometry na złotówki się zamienią już tak realnie, a później standardowo 15 godzina w Biskupieckim Domu Kultury, już występy lokalnych mieszkańców, licytacje, myślę, że świetna zabawa do późnych godzin wieczornych. Już teraz zachęcamy do wspierania tej wyjątkowej akcji i udziału w biskupieckim finale. Do zobaczenia 28 stycznia w Biskupieckim Domu Kultury.